Siema, siema, jestem Ryan. GP to jest koniec naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną Krzysztof jest, siemano. Siemano. Otóż też z nami są widzowie na czacie, tu się pewnie za chwilkę będą widać. Witać, więc siema wszystkim. Słuchajcie, w końcu mamy wiosnę, w końcu działamy tutaj ostro. Na miniaturce widzieliście pewnie już wanów nabytki oraz budynek, który stoi za mną. Za chwilkę tego przejdziemy, więc o to się nie martwcie. Jeżeli też chodzi o sprawy organizacyjne, łopeczka w górę za nowy budynek, bo trochę się nad nim natrudziliśmy. Oraz subskrypcji może na kanale, bo lecimy po te 5 tysięcy, więc myślę, że będzie spoko. Ja dzisiaj jestem bez okularów, bo trochę mi tutaj one uciskały, więc jak ktoś to tylko na ten odcinek pewnie, trochę sobie od nich odpocznę. No i też tylko przypomnę, że używam teraz nowego czujnika ruchu głowy oraz gałek ocznych Tobiego Tracker 5, więc możecie sobie wejść w link w opisie i sprawdzić ofertę, jaką dla was razem z Tobie przygotowaliśmy. Oraz jeżeli chcecie zakupić, to macie zawsze 5% taniej z moim kodem Riot Replay. Wszystko macie w opisie napisane, więc serdecznie do tego opisu zapraszam. Krzysiu to właśnie sobie siedzi nad czymś takim. Słuchajcie, wody? W tym miejscu było... Co mówisz? Wody? Ta, siarbne sobie. Jaka ty, widzisz tą wodę? Widzę. Matko, no się świeci. Więc co to jest bliska? Słuchajcie, to jest nic innego jako po prostu taki zagajnik. Ja wiem, że magicznie wyrosły drzewa, ale powiedzmy, że nie mieliśmy co po prostu tutaj zrobić, że to coś będzie kiedyś stało. Póki co tak to wygląda, bo było strasznie pusto, my aż tyle miejsca nie potrzebujemy na gospodarstwie, więc tak to jest. Dalej idąc w sumie, też tutaj, tam stoi nowy nabytek, zaraz do niego przejdziemy. Usunąłem już stąd plandeki. Razem z krzyżem się te plandeki zwinęli, jedną i drugą, bo jedna była tu, druga była na strychu. Tutaj wam zaraz pokażę. Chociaż one to chyba zostały, kupiliśmy drugą chyba z tego, co mi się każe. Tak, no jest dalej. Tak, jest. Szara została, kupiliśmy niebieską, przepraszam bardzo. O, więc to tak się tylko cofnę i chcę jeszcze pokazywać, bo efekt wow będzie potem. Więc w tym miejscu tak to wygląda. Tu mamy też szklarnię, którą sobie robi. W końcu poprawimy te palety, już nie są takie jasne jak wcześniej, więc spoko. No i w tym miejscu też będziemy coś zostawiać. Pewnie jakiś Michałek, jakiś kolejny czwarty wleci niedługo, żeby tych stylosów było więcej. Nawet nie wiem, czy tych Michałów można zmienić im kolorów, bo są takie bardzo szare. Ja może zrobię takie lekkie niebieskie, coś takiego, wiecie, żeby nam bardziej pasowały. Więc może trochę lekutko, że powiem, zedytuję, nie? Na własne potrzeby. Przemoluję trochę te Michałki. No i tu mamy teraz tak to wygląda, nie? Taki to jest po prostu nasz skans, że tak powiem, nie? Beczka niedługo już wymiana, także to też do tego potem przejdziemy sobie, nie? Zestaw, ok? Jest. To choć chyba pokażemy może teraz nowy nabytek. Gdzie? O, tutaj, tak. Szesnastka stała już gotowa pod uprawę, bo w końcu kupiliśmy sobie kultywator. Bliska, nie mieliśmy żadnego kultywatora, żadnego jakby takiego, to nie jest gruber, to jest typowy kultywator. Więc w końcu on jest to kultywator metal facha, więc można powiedzieć, że od razu po ściernisku gdzieś tam będziemy sobie wjeżdżać, chociaż tu raczej dedykowane jest po to, żeby w jakąś orkę wjeżdżać. Ale na ściernisku to sobie jakoś tam w miarę myślę poradzi, więc to też spoczko, żeby też tam trochę tą ziemię ruszyć. Więc tak oto właśnie się zestaw prezentuje, 4-metrowy metal fach. Zapłaciliśmy za niego teraz, uwaga, nie pamiętam, ale za chwilkę wam o tym wszystkim opowiem, ile za niego zapłaciliśmy. Bo też 27 tysięcy, proszę bardzo. Tam w sumie jeszcze chyba po prostu jakieś dokładki tutaj pod te koła. No to powiedzmy, że coś około 28 tysięcy pewnie jak tego poszło. Także git. Także to fajnie. Cześć Grzypel, siemaneczko. Witam wszystkich tutaj, którzy wbili. Jak ktoś nagrał odcineczek, nie? Więc, no tak się rozdaje ten zestaw, nie? Aktualnie 4-metrowy, myślę, że będzie nam pasował. I ja dzisiaj tym będę samym pojeżdżał razem z Krzychem, który będzie robił co innego, ale to potem. Przejdźmy sobie dalej na tył naszego gospodarstwa, bo to też troszeczkę lekutkie zmiany właśnie po zimie, bo wiecie, jak te odcinki zimowe takie są, że trochę potem są zmiany. Także kiszonka jak była, tak jest, ale tu taki sobie posadziłem drzewka oraz mamy teraz w tym miejscu belki. No i tak to wygląda z beleczkami, więc mamy tutaj teraz siano, a tu mamy teraz somę. Nie miałem pomysłu, co tu zrobić, aby był pusty teren, trzeci silos może kiedyś, nie wiadomo, na razie po prostu plandeki w tym miejscu i wiecie, szybki wjazd, wyjazd, piękna sprawa, nie? Nie ma co się za bardzo z tym pierdzielić, więc spoko to tu będzie pasować. No i w sumie wszystko mamy do jedzenia bliziutko. Stąd bierzemy kiszonkę, stąd słomę i siano i rzucamy sobie do miksera. To jest, to się tak wydaje, taka pusta, nie? Jak tu tylko ten siewnik stoi, nic więcej. No, to przecież to stoją sobie przyczepy, nie? Tylko, że teraz ich nie używamy, znaczy stoją już w tym innym miejscu, nie? Ale to też jeszcze będziemy do niego pchać, nie? Zresztą zawsze tak jest tak, że tu ustawiamy jakieś tam maszyny, które są tak szybko używane, nie? Znaczy tak aktualnie. Przechodzimy dalej, ludzie, i teraz wam pokażę, coś tam zabrało no prawie 100 tysięcy złotych, a jest to garaż.
Proszę was bardzo. Mega się cieszę, że on tu powstał, bo jest to duży sprzęt. Otworzył na bardzo gospodarstwo. Teraz zobaczcie, ile ma miejsca. No to jest po prostu niebywałe, jak miejsce nam dużo przyszło, bo już nie mamy teraz tutaj, wiecie, zjazdu i tak dalej, nie jest ciasno. Ten garaż, mimo że jest trochę szerszy, ogólnie jest szerszy pod tym względem, że tamten pewnie był trochę jakby bardziej do ściany, ale co jak co, jest on tu, ma dużo przestrzeń, nie? Więc jest oczywiście tutaj modhubowa rzecz, tylko ja sobie pozmieniam kolorki, żeby tam bardziej pasował do gospodarstwa, takiego białego z taką naszą blachą, bo wszystko my tam obite, więc jest ta blacha obita, jest biały pustak oraz nasze bramy, które są również w tym miejscu. Ja wiem, że to jest otynkowane, a to nie jest otynkowane, ale tego nie będziemy tynkować. Tu widzę, Krzychuś sobie prezentuje oświetlenie, no zapal to. Ej, elegancko to wygląda. No, więc no tak to właśnie wygląda, stały tutaj nasze kombajny, więc chcieliśmy mieć teraz po prostu kombajny przy chałupie, żeby nikt tam przy nich nie majstrował, nie kombinował, więc mamy je od razu na gospodarstwie, bliziutko, a nie też tam daleko, tam stoją sobie headerki i headerki niechaj tam stoją, bo tam jest taka wiata, pod którą nie za bardzo można przejechać na wylot, bo są Michały, nie? Więc sobie elegancko cofamy raz na rok headerem i tyle, nie? Więcej nie ma tu do roboty. I co jest w środku tych garaży? No to zacznijmy może po kolei tutaj. Bo te właśnie bramy Krzychu chciał, żebym dorobił, więc dorobiłem elegancko. I tu stoi sobie ogólnie 16 z głęboszem, ale teraz 16 jest wyciągnięta oraz zetorek. Mam już kupców, więc niedługo będziemy je sprzedawać. Wszystko na więcej też opowiemy niedługo. Także o, zapomnę sobie to światełko. No i w tym miejscu pewnie będzie stało nowy traktor, który długo kupujemy. Oraz sieczkarno, ile się zmieści, ale chyba się zmieści, nie? Chyba się zmieści. Nie wiem, zobaczy się, okaże. Ale dawaj sieczkarnię, zobaczymy, się zmieści. To może to sobie przeniesiemy. Dobra. Ja wjadę takim razie setorem i zabiorę ten głębosz, nie? Na drugie miejsce. O, czekajcie. Można gdzieś znaleźć ten garaż z tymi bramami? Nie, no garaż z bramami to jest akurat, tak powiem, mojego autorstwa ulepionego. W sensie to są te same bramy, które tutaj mamy, jak widzicie. Tylko ja sobie je tutaj po prostu pododawałem, bo on był bez bram, a Krzychu mówi, weź tak do jednej bramy, bo jakoś tak strasznie pusto jest, nie? Mówię, w sumie Krzychu ma rację, że tak, to jest dobry pomysł po prostu, żeby to zrobić, nie? Więc tutaj Krzychu miał też swoje 5 groszy dołożył i dzięki niemu właśnie doszły te tutaj, a może sobie tak nie stoi. A, nawet sobie nie będę tego podłączał, niech sobie stoi tak. Więc jakich Krzychowi doszły tutaj te bramy. No i myślę, że wyglądały lepiej na pewno. Fajnie to jakoś tak spójnie wygląda. I jak mam być szczery, ten garaż naprawdę dobrze się prezentuje w tych kolorach, nie? Naprawdę to wyszło bardzo ładnie, także cieszę się mega, że w ten sposób to powstało. No i też jak mówiliśmy, ostatni raz się widzieliśmy w grudniu, więc styczeń, luty i marzec, w 3 miesiące chłopaki postawili takie coś. Nic, nie ma tu konstrukcyjnie trudnego. O, Krzychować sobie jedzie sieczkarnią. Bo jakby, może wejdę sobie na kombajn, wam pokażę. Okej, okay, proszę bardzo. Mamy tutaj taki strych, lekutki. O, do którego chyba jeszcze bardzo nie, teraz nie mogę. To może po prostu tak na komin wejdzie tyle. Mamy tam strych, mamy tu strych. Drabinę musisz sobie przyłożyć to tutaj na dworze. A, tutaj. No, drabinę wezmę, to może być tak. Więc tak po prostu jest to okej, okay, w miarę wygląda, nie? Nawet musisz tam trafić. No, więc tu fajnie, bo są dwa kombajny. Po prostu perfekto to pasuje, nie? Wiedzie czy nie wiedzie? No, chaci. Chaci, nie wiedzie. Chaci. Lipa, bo miałby taki pomysł właśnie, że dostawi wszystkie takie nasze maszyny najcenniejsze. Nawet Bożka, będziemy ślipować. Zaraz wejdzie. Co wiesz co? Nie, to ten. To w takim razie odstawiał gdzieś. Niech sobie stanie sobie tam, gdzie stoi, nie? Albo wiesz co? I tak przez ten garaż nie przejeżdżałem przez tą stodołę. Postawię po prostu w stodole, tam nie stoi, wiesz, na wylocie, nie? Spoko. No, tam się postawi tyle. No, bo już belki i tak już nie mamy ten, dobierania belek. No, belek to już nie ma, więc jak coś to luzik, nie? Więc to niech tu stoi na wylocie, zamkniemy po prostu bramy na 4 spusty i tyle, nie? O. Więc ja tu sobie zamknę jedną bramę, zaraz zamknę drugą. No i dobra, to może pokażemy takie właśnie nasz kolejny nabytek. Już w sumie można powiedzieć, że trzeci, no bo pierwszy był tutaj, drugi to ten garaż cały. A trzeci to jest coś, co czeka dla was w środku. Ogólnie w tym sezonie masa nowych nabytków. Transformacja gospodarstwa i dużo takich innych rzeczy powstanie. Ja też mam ogólnie już kupiony plac pod naszą cukrownię. To też widzieliście pewnie go. Nie wiem, czy wam pokazam, jak on wygląda, więc jak może starczyć z czasu, to w kolejnym odcinku mu pokażę, nie?
A więc czekajcie, bo tam trochę coś tam zaczęło dziać po trochu, nie? Dobra, no i tu mamy kolejny ten właśnie nasz bramę. Tu stoi New Holland oraz Masej z nowym siewnikiem do kukurydzy i buraków, bo teraz idziemy ostro w buraki. Wierzę, że ta inwestycja z cukrownią się uda i buraki oddadzą. Także mamy siewnik Agro, masz Falcon, 4,5 metra składany, więc idealnie wchodzi na wymiar. Ja tu mogę zapalić światełko, gdzie jest żarówka. Tu po lewej. Jest. O. Więc proszę bardzo, no tak to się prezentuje, nie? Całkiem myślę, że nieźle ten zestaw wygląda. I w sumie tak to będziemy działać, więc słuchajcie. Ja biorę się za agregatorowanie, kultywatorowanie. Biorę za agregat, po prostu jadę w pole. A Krzychu dzisiaj będzie siał buraki. Także dziś nam się będzie blisko się widzieć, bo będziemy na tych samych właściwie, na prawie tych samych polach, nie? Tylko pod buraki to jakieś proste pola. Tak, 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 ja wszystko już mam wykombinowane, wiesz? Mam już wymyślone, na których będziemy siać buraki i mogę sobie odpowiedzieć, na których będziemy siać te buraki w polach. A ten nawóz też tu ładować? Czy tak, 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 najbardziej, no, od razu niech tam się ładuje. Buraki będą na 49, 39 oraz 8. Także fajne, proste kawałeczki, w których będzie się spoko zbierało. No i co? Z ósemki plus taki, że możemy właściwie, jak będziemy kopać buraki, to właściwie od razu na placyk buraczany będziemy mogli sobie zawieźć te buraki. Także to myślę, że będzie fajny pomysł i jakoś to w miarę też spoko wyjdzie, nie? Nie no, jak mam być 4, Tobia i Tarker 5, super sprawa, nie? Na głowie tutaj nic nie mam, a jednocześnie miłość naprawdę tej gra, nie? Także super sprawa. Szkoda wam, powiem szczerze, mi tej 16, że ona będzie sprzedawana. Ale wiemy też z drugiej strony, że... Nie ma chyba nasion. To jest nawóz, nawóz, nawóz. To wiesz co? Nie ma nasion żadnych? Chyba nie ma. Masz kierownika, czy nie masz? Mam chyba, zobaczę. Nie masz, to już ten, kupiłem, jak ktoś to przychodzi na gospodarstwo, nie? Tylko tam zagadaj do nich. Nie. Kupiłem sobie jakąś paletę z KSW czy z czegoś tam innego. Dobrze, będzie. No, więc ja dzisiaj jadę sobie agregatorować, ale spokojnie z chlebem się też jeszcze tam zamienimy, żeby coś tam było też ciekawego do pokazania, także ja akurat tutaj wjeżdżam sobie na poletko dzisiaj i to będę ogarniać. O, proszę bardzo. Jedynie bez okularów się czuję tak trochę, wiesz? No się tak siedziałem w okularach i tak nagle ten. To dziwnie. Ogólnie też możesz zapytać, czemu sprzedajemy 16, skoro i tak 16 daje radę u nas w miarę na gospodarstwie. Otóż powiem wam szczerze, że jakiś lekutki powiew rości trzeba tu prowadzić. Mimo 16 jest fajnym ciągnikiem. O, Jezu, sporo zapłaciłeś. No. Ale dobra, niechaj będzie. Odnośnie... Chyba tam trochę za bardzo ten odjechałem. Odnośnie jeszcze samego siewnika, który tu mamy, no to jest nim taki problem, że trochę był drogi. W sensie kosztował 23 tysiące, bo jeszcze jest opcja nierozkładana i składana. Mieliśmy sobie to oczywiście składaną opcję. No i wiesz, może gdzie te nasiona się pojawiły? No powinny na podwórku się pojawić. No, ja ich nie widzę. Jak to nie widzisz? Poczekaj. To weź sobie tam, umiesz zmieniać tą opcję, ten? To po co gdzieś tam za placem może, nie? A może w garażu są? No, już coś? Kupiłem, nie? No to sprawdź, one leżą, nie? A na sklepie ich nie ma przypadkiem? No ustawiłem ci przecież ten. Na gospodarstwo. Chyba, że podjechałeś traktorem w tamte miejsce, wtedy się zbugowało i sobie pewnie u sąsiada w bramie jakiś, nie? No, może tak być. Dobra. Wybyłeś mi z rytmu. Tu właśnie wiecie, problem taki, że Krzycha jakieś zlagowało i tam trochę dosiął sobie tutaj. To wiesz co? Dobra, poczekaj, bo widzę, że ten, że tak to nie zajedziemy. To może ty sobie tutaj rób tą 16, potem zamienimy się najwyżej. A ja sobie wrócę na gospo i kupię ten ziona, okej? Okay? Dobra. Bo byłem pewny, że nasiona są u nas, ale jak nie ma, to zaraz się dokupi i trudno, nie? Zaraz. Nasiona mogą być albo u nas za płotem. Nie ma tu, albo u sąsiada. Ale, czekaj, a nie ma ich w środku? Nie, tutaj nie ma. Zaraz się lukniemy. Może są z tyłu gdzieś. Tutaj. Też nie widać. No dobra, to jest najwyżej trudno. Dokupimy sobie nasiona gdzieś w tym miejscu, nie sobie stoją. Skoro tak to dziwnie działa, ale no porąbane. A jakie ty palety kupiłeś? Big Buggy, czy co? AWS, nie? Big Buggy. Nie wiem, te KWS-y. No kupię z dwa bagi jak nic, nie? Albo, no z trzy może kupię. To ile ty kupiłeś ich? Cztery? Cztery, no.
I czemu to się nie pokazało? Wiesz, no elegancko ten. No się w tym miejscu, tutaj coś jest bugnięte, czy co? Nie wiem. Masy przecież stały z przodu tam, to nie powinno nic być. No powinno być okej, okay, nie? A czekaj, ja teraz na wodę sobie wezmę. Salę trosam trochę sobie posunę tutaj. Pod ten, żebym miał. Dobra, to, no, to skoro tak, to mniejsza, nie? Czy to się wyciągają te? O, wyciągają się. Właśnie, bo tutaj mamy chyba nasiona, jest ten siewnik, a tam jest ten nawóz, tego co mi się kojarzy, ale zaraz zobaczymy sobie dokładnie. A nie. Nasiona są tam, tu jest nawóz, okej, ci nawozy będzie szło pewnie więcej. Ej, kupiliśmy tyle kilogramów, a tylko 188 kilo wchodzi w to, nie? No, no to nieźle. No, to i nawozu sporo idzie. To się trochę pomylałem. W takim razie, czekajcie. Mogę jeszcze stąd wyjść? Okej. Okay. Sorry, tak ludzka nierealistycznie, ale tam gdzieś nie przemyślałem tego po prostu. Myślałem, że tak troszkę wyjdzie to sprawniej, ale to... No mniejsza o to, nie? Tysiaczek ponad se wejdzie, no dobra, weszło. Więc jedziemy. No, więc buraki dzisiaj do siewu. O, też tylko sobie kamerkę poprawimy. Buraki do siewu, w końcu idziemy w coś nowego, bo tak trochę nudno było na tych starych było. Więc ja myślę w ogóle, żeby na przykład w przyszłym sezonie zrezygnować z pszenicy, nie? Że zamiast pszenicy coś innego pójść i pójść na przykład tylko w jęczmień, powiedzmy. No, można w sumie, nie? Zobaczyć. No, sam jęczmień na przykład, żeby nie było tak, że zbożówki i tak dalej, nie? Tylko wiesz, rzepak niech sobie będzie, soję tam będziemy sobie siać może zamiast tego. Żeby trochę tak, wiesz, bardziej się tym, jakby, że tak powiem, pobawić, nie? Okej, okay, ja sobie... A, to trzeba jeszcze rozłożyć to, oczywiście. Wykryj szerokość, Michała złapie. Okej, okay, dobra. Więc sobie tak będziemy tutaj zasiewać. No i co? I w końcu akcja jakaś fajna, myślę. Bo tych buraków tu mało, a właściwie w ogóle nie było nigdy. Także coś ciekawego w końcu. No i fajnie, że mamy też jakiś spoko siewnik, który sobie jakoś tam będzie dawał radę. W ogóle też trochę śmieszne jest to, że my sprzedajemy w sumie sprzedajemy szesnastkę, która jest o 5 koni lepszym sprzętem niż Massey. No ale Massey to jednak Massey. On to jest taka trochę naszą ikoną tej serii. I fajnie, że sobie jest. Myślę, że niedługo może się pojawić druga ikona tej serii, która troszkę będzie taka też ciekawsza, bo mało się spotyka taki ciągnik na polskich wsiach. A może być całkiem niezłym sprzętem, także... Massey ma 150 koni akurat, więc to akurat akurat fajnie, akuratnie, chciałem powiedzieć. No, także git. Jak tam będziesz, powiedzmy, po mojej pola, to mi powiedz, nie? To ja sobie tam zrobimy sobie switcha, nie? No to już wtedy. Tak? Już coś tako? No. Matko jedna, ale jak powiem, już tak tyle zrobiłeś? No, bo to szybko idzie. A, okej. Okay. Bo tak patrzę na 70 odcinka, więc nawet całkiem. To wiesz co, daj mi chociaż zrobić tam parę tych przejazdów, nie? Dobra. Zrobię sobie jeszcze z jeden. Ewentualnie dokończ to pole i pojedź tam na to pole za gospą, nie? Co jest? Wiesz, dobra. Która? To całe pole zrobię. No, to zrób to całe pole, tylko sobie trochę posiedzi, potem wyżej. Jak już skończysz, to tam pojedziesz tam to pole, ja tam zaczynam to, nie? Tam koło tej parciarskiej obory. No, i kurczę, powiem wam, że naprawdę... ja też nie ukrywam, że nie chciałem za bardzo takie stawy, jak tutaj mamy, takie trochę nowsze. Chciałem pójść troszkę coś bardziej może mniejszego, albo nie takiego nowoczesnego, bo jednak staram się, żeby ta seria była taka, że nie mamy zbytnio takich nowych maszyn. Mamy... Może maszyny trochę nowszych roczników, ale używane, nie? Nie staramy się kupować jakichś tam nówek czy coś. Ale problem jest taki, że sam jak nie ma nic na mod hubie ciekawego, no to musimy niestety wziąć te nowe maszyny. Ej, w ogóle teraz ładnie sobie sieje, nawet równo do tego. Równo do tych się sieją. Więc czasami trzeba pójść na jakiś taki, że tak powiem, na taki kompromis i wybrać coś, co jest trochę nowsze, no ale nie zawsze gdzieś tam te mody fajnie nam się pod serii udadzą, nie? Wiele też modów omieliśmy, bo na przykład autorzy tych modów wydawali je po po jakiejś fazie na przykład naszej na serii, gdzie na przykład, nie wiem, wyszły 30 fajne na mod hubie, gdzie my mieliśmy już duże maszyny, nie? Albo wyszła 16 fajna, którą my też mieliśmy już spoko, nie? Bo mieliśmy tą specjalnie przerobioną od białego, nie? Także to właśnie, która będzie krzyku, nie? Dlatego tak wszystko się trochę układa niefortunnie co do naszej serii. Ale plus jest taki, że to nie jest ostatnia seria na tym kanale, która będzie miała nowe maszyny. Będzie jeszcze, pojawi się jeszcze nowa seria, w której będziemy grać trochę od takich gratów, ale nie takich ściapków. I właśnie tam będziemy troszkę bardziej kładli nacisk na taki rozwój w nowe maszyny, nie? Więc będziemy kupować nówki, nie?
Ale to zobaczycie niedługo, bo to ta seria myślę będzie taka, która się zamieni razem z tą. W sensie jak się skończy kolonia mniej więcej, albo będzie końcówka kolonii, to sobie tamta seria wejdzie na jej miejsce, nie? Także to dużo się myślę zadzieje, bo w planach do końca roku jest start dwóch nowych serii, tak? Chyba nie muszę mówić, że chciałbym zacząć szpakowo. No i chciałbym na zielonce zrobić map, serię, nie? Także te dwie mapy są takimi, na które czekam aż wyjdą. O ile na szpakowo nie muszę czekać, to jednak trzeba je zrobić. A robienie jest gorsze niż czekanie, zaufajcie mi. Więc trochę tak jakby i będzie co się bawić, nie? No i co jeszcze odnośnie finansów? Tak wiecie, mamy 200 tysięcy na koncie. Całkiem spoko kasa. Bo jak mówię, wyszło nam fajnie z tą budową, w miarę po taniości nam się udało. Gdzieś tam trochę blachy zostało z tego kurnika, więc już blachy żeśmy przyjęli koszty. Trochę pustaków, jakieś tam bramy nasze, które robiliśmy sami. No wiecie, nie ma co ukrywać. Wysłałem rzeczonka do pościeli, chyba piśkieli. To się nagrywa, tak, to jest nagrywane na YouTube'a. Ale witam Albertsonek bardzo serdecznie. Nie wysyłałem jeszcze nic, bo nawet nie wiedziałem o co chodzi, także... no, więc 23 tysiące poszło na ten silnik, 28 na agregat, to będzie razem jakieś 50... dobrze mówię? 51 tysięcy? Tak, chyba coś takiego. No coś około 50 tysięcy tam wyszło za to. Plus ta budowa tamtego garażu, prawie setkę. Więc, no w sumie ładnie się zmieściliśmy z tym wszystkim, żeby tak to wyszło. I spoczko. Mamy też w planach zakup pola. A nie, przepraszam, zakupiliśmy przecież pole. Za chwilkę wam pokażę, jak tam dojdziemy sobie. Chcieliśmy sobie wszystko tu już ogarnąć. Z tym polem nowym, żeby coś tam na nim się działo, żebyśmy mieli trochę więcej hektarów, bo wiadomo, że staramy się dokupać jakieś kawałki teraz, bo chcemy niedługo być już naprawdę wielkim kolonistą tej całej mapy. No i udało się. Mamy pole kupione, jest to 1,5 hektara, ponad 1,5 hektara pola, które miało być ogólnie na początku łączone z tymi polami. I jakie to jest pole? No to chyba widzieliście na mi mapce. Pole 56. Jest tam to pole w tamtym zagajniku, w tym rogu. Mieliśmy sobie właśnie łączyć z tą 54, 55, 53, 2, 51 i 50, czyli z tymi kawałkami. Ale ostatecznie doszliśmy do wniosku, że jednak nie będziemy nic tam łączyć, ponieważ będzie tam łąka. Po prostu będziemy tam mieli łąkę. Będzie bardzo fajna 1,5 hektarowa łąka. Która będzie tu pasować, myślę, perfekcyjnie, bo tam jest dużo takich górek, więc będziemy tam ostro z tym działać. No i też minus był taki, że mogą nam się tam te belki turlać, nie? Ale teraz ciekawostka wam dorzucę. Będzie kupowana jeszcze w tym sezonie nowa prasa. Nowa prasa kostkująca. Coś ciekawszego na naszą serię. Więc jak będziemy robić sobie kostki, no to już nie ma co się turlać, nie? Więc belki, które mamy po prostu, pewnie sobie będziemy je sprzedawać. Albo ewentualnie wrzucić do tego miksera i pójdziemy typowo już potem w kostki, nie? Bo raczej, no chciałbym już teraz te kostki, żeby trochę tam było nam wygodniej, belki się turlają, są niewygodne i w ogóle, a kosteczki mogą być całkiem, dlatego też zobaczcie niedługo, jak to będzie wyglądać. No i z chwilą pokażę, co tam jest. Ogólnie kupiliśmy to pole już zasianym rzepakiem. Pan tutaj, pan Krzysztof Petowski, który prowadzi to pole całe, powiedział już, dobra, macie z tym tutaj rzepakiem, niech będzie, nie? Także proszę bardzo, taki to kawałek żeśmy zakupili sobie i za niego zapłaciliśmy, już wam mówię dokładnie ile, 136 tysięcy, to ponad, nie? Także sporo za to wyszło, ale myślę, że jak najbardziej kawałeczek fajny. Zawsze jest możliwość trochę tych krzaczków wycięcia i zrobić sobie trochę szerzej tej łąki. Więc będziemy coś kombinować, pewnie nie cały zagajnik, ale coś tam po trochu sobie podziałamy, bo to myślę fajna łąka po prostu będzie dla nas, nie? No spoko, Albert, trzymaj się. 300 lat to dużo chyba? 3 dychy. 30 dychy to już na karku ma. Chłop, o Jezu, to kawałek, nie? Jak tam kończysz właśnie? Widzę, że kończysz. No. To jest, zatrzymaj się może na tym. Ja tutaj do końca zamienimy się od razu, wiesz, żeby nie leciał tam, nie? Tylko sobie od razu pojadę na pole. Okej? Okay? No, mam ci tu poprzeczniak zrobić, czy nie? Nie, no zrób poprzeczniak, ale stań na asfalcie sobie, nie? Za chwilkę do ciebie jadę tam. A, dobra. Ogólnie masz tutaj połowę zbiornika jeszcze, trochę mniej niż pół, ale to myślę, że powinno ci starczyć. Coś to tam sobie dojedziesz i... Spoko. I zatankujesz, nie? No, także jaram się mojego bliska takimi rzeczami jak
te właśnie wiosny, bo na wiosnę zwykle dzieje się coś fajnego, coś takiego nowego, coś co mi po prostu daje mi dużo satysfakcji, że ta seria jakoś się w jakiś sposób zmienia. No i przede wszystkim fundusze, które mamy, nam to umożliwiają, dlatego bardzo się cieszę, że tam też to gospodarstwo w końcu stało się jakieś rentowne i... Znaczy, było rentowne cały czas, nie? Ale że gramy bez kredytów po prostu, nie? Mieliśmy kiedyś, pamiętam, ciężki orzeł do zdrożenia, bo dochody były małe, a trzeba było działać tutaj ostro nad tym, żeby to jakoś masz fajnie zamienić, szło. Masz elegancko już, nie? Dobra, proszę bardzo, podejść. A, dziękować. Dobra, a już sobie siadam do 16. Elegancko na tym lecisz? Na GPS-ie? Tak, na GPS-ie, no. Tam było git. No, a my przepuścimy tej procesję z darami, która jedzie. Kierunkowskaz sobie wbijamy i lecimy. Może w końcu będę chciał, może w końcu będzie mi się chciało, to sobie posiedzę i zrobię te kierownice, bo już nie ma co mówić. Przydałby się. Cześć, Fiko. Witam, Dziumdziak. Też fajnie, że jesteście. Dobra. No i tu na to poletko pojedziemy sobie zrobić, nie? Więc troszkę teraz będzie takiej więcej pracy z takiego agregatorowania, bo wiecie, ja też nie będę ukrywał. O, cześć, Kaspa. Nie będę ukrywał, że bardzo męczyło mnie już takie, wiecie, to sianie tym agregatem, w sensie tym, nie agregatem, tylko tym zestawem całym. O, żeśmy sobie robili testa głęboża kiedyś. I przez to troszkę tak jakby mi się nie chciało robić tamtych akcji i mówię, że trzeba trochę odświeżyć, nie? A to my właśnie fajnie, bo sobie pole to uprawimy i możemy to potem wjeżdżać w Mazurem i siać. Także fajna to będzie na pewno sprawa. Tym bardziej, że Mazur rzadko u nas używany jest, ale jest to no super sprzęt, nie ma co mówić, nie? O! Idzie. Krzychu, coś jeszcze, mamy jakieś plany w tym roku do wymiany czegoś? Bo chyba maszyn będzie sporo, nie? No maszyn będzie sporo, nie? Też miał rzutnik do gnojowicy beczka, jeszcze będzie. Coś jeszcze? Teraz to szybko sobie nie przypomnę chyba. Rzutnik beczka, no tak, prasa będzie jeszcze. No i dwa traktory na jeden teraz zamieniamy, nie? No, no, no. No i skoro traktory, to też traktory pasowałyby kupić, nie? Trochę większego. Tylko pytanie właśnie, co to będzie, bo mamy głębosz, to może pług byśmy wymienili na większy. Chociaż znowu pług? W sumie nie wiem. Coś wymyślimy, nie? Chociaż ej, no może i, no kupimy... jeszcze zwierzątka. A! No. Tak, to mam... w tym roku czy? W tym roku, no, w tym roku. Gdzieś tak myślę, by fajnie było to w tym roku postawić. Także mam też w planie nowe zwierzęta ogólnie. Totalnie nowy typ zwierząt. Nie, mówimy co chcemy, czy jeszcze nie mówimy? Czy może już mówiliśmy kiedyś? Nie wiem, chyba nie. Nie było mówione. To może poczekajcie do odcinka, który będą nowe zwierzaki po prostu, nie? Bo myślę, że wam się to mogło spodobać. A to naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy są i też mamy na nie spoko miejsce jakby, nie? Więc myślę, że to może być naprawdę spoczkę, może oddać, nie? O, trochę zahaczyłem. No, także czekajcie do odcinków, a będzie pewno coś tam więcej pokazywane. I też mamy kozak na nie miejsce, nie? To już jak mówiłem, także myślę, że to będzie zawsze fajna rzecz. No, dobra. Czy przez kosiarkę mamy nową? Może kosiarki jakieś nowe byśmy też sobie zakupili, bo w sumie teraz będzie więcej łąk. No można w sumie, nie? Bo tam to będzie przerobione na łąkę. No. No, także to się to będzie działo, nie? Opryskać póki co jest spoko, także na razie tam nic nie zmieniamy. Ale no tak, będzie dużo zmian na pewno. W sensie ja bym bardzo chciał zrobić jakiś taki odcinek. Może podsumowujący, chociaż nawet nie wiem, czy dałoby radę zrobić takie coś teraz. W sensie pokazać wam, jak nasze gospo się zmieniało na przestrzeni... jakby sezonów, nie? Bo teraz mamy, widzicie, 9 sezon zaczęliśmy, 9 rok. No i w te 9 lat farmingowych, no coś tu się udało jednak trochę osiągnąć na tej, gospach. Znaczy na tej gospie. Bo jakby też nie było, nie wiem czy wam to mówiłem, ale mamy 21,5 hektara, nie? To ostatnio sobie liczyliśmy. Także 21,5 hektara jest posiadane. A myślę, że teraz to będzie się tylko po prostu skalować, więc pod koniec tego roku możemy mieć jakieś 25. Albo 24 i za rok 30 na pewno będziemy mieli, nie? To myślę, że to jest taka spokojnie, bo maszyny będą coraz większe. Jeszcze teraz w ogóle na dwa kombajnie lecimy, to już się zbaja, nie? Także też jest fajnie. No, najbliższe pole haki... Co mówisz? Że elegancko już jest. Określenie na dwa kombajnie. No, 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 teraz tak, teraz elegancko. A odnośnie pól, pamiętasz, które mieliśmy kupić? Kupić? Jeszcze? No to ja mówiłem ci 7,5. 7,5 chciałeś. No tak, ale to jest takie spory kawałek to jest, nie? No. Bo ja pamiętam, że wspominałeś o chyba 7,4 tamto, żeby 7,3 połączyć, nie? Tam 7,4? Przy drodze. No, to tam a, przy, no można, no. Przy można PGR-ze, nie? Więc to też myślę byłoby tak. Fajny kawałek dla nas, nie?
Jest on długi, więc na przykład na jakąś kukurudzę czy coś takiego to byłoby też spoko. Sobie ogarnąć. Ogólnie to wiesz co? Myślałem o czymś takim, jak ty mamy na przykład. Mamy tutaj to pole 69, co nie? Chociaż w sumie czy jest sens? Nie, chyba nie ma. Bo myślałem, że zrobić sobie taką dróżkę dojazdową na tamto pole 7-3, ale w sumie tak byśmy byli na środku pola, więc bez sensu, nie? Mhm. Siema, homie, tak widzę serdecznie. Okej, widzę ogólnie, że powoli dobijamy do tej pół godziny odcinka i bardzo szybko to jakoś zleciało. No ale jak są nowe nawetki, to wiadomo jak to leci, nie? Szybciutko. A może sobie teraz pojedziemy tędy, skoro tak działa na GPS-ie. No, więc nie wiem kiedy będzie nawet ciągnik. Zobaczymy w ogóle też ile on będzie kosztował, bo jeszcze tego nie sprawdzałem tak naprawdę. Ale jak sobie sprawdzimy ile on kosztuje, to myślę, że gdzieś się niedługo pewnie to nie pojawi. Tutaj, ej, to aż tyle zostaje tego? Na raz? Co ty gadasz, że to aż tyle robi? Matko, to jest serio szeroki ten zestaw. No, elegancko leci. Więc nie wiem kiedy teraz będzie po prostu akcja kupowanie nowego nabytku. Ale... Ty, a kiedy jest miód do sprzedawania? Bo mam tam sporo miodu z tego co widziałem. Nie był ostatnio sprzedawany? No był, ale on się mnoży jak porobany, przynajmniej jest full ten zestaw. No. Full pakiet, nie? Naszykowany. Poczekajcie. Zapisz sobie gierkę i sprawdzę kiedy jest miód, bo być może nam zrobimy tak, że sprzedamy sobie miód w niedalekiej przyszłości. A wydaje mi się, że on gdzieś niedługo będzie miał dobrą cenę, wiesz? Możliwe. W marcu jest pik. Teraz. Jest po 2050, on normalnie... No tak, jest pik teraz. Na targu. No, to do końca w takim razie zobaczymy się. Jak już to wszystko popsiewamy, pewnie sprzedam trochę miodu i może... aha. Dobra. No dobra, to już się zgadzało. Więc w kolejnym odcinku pewnie jakiś sprzedaż miodu i być może zobaczymy co się uda. Uda się tam trochę zrobić pieniędzy, nie? Jakiś tam. Tak, Krzychu, oczywiście, że teraz w marcu sprzedamy to i jeszcze pojedziemy z tymi rzeczami z ogródka, trzeba je sprzedać, więc w sumie dużo spalet będzie na sel, tak naprawdę. No. Także coś będzie trochę sprzedażowy, bo będziemy sobie zbierać na traktorek, nie? Mhm. Nasionka się skończyły, jakby co. Dobra, ja właśnie tutaj też kończę ogólnie to pole. Znaczy kończę jakby odcinek. Jakoś tak chcesz się... Nie, niby ok, ale tak jakoś tak dziwnie to łapie. Więc ja tu za chwilkę tak sobie dojadę. Nie no, mega jakoś dziwnie to wychodzi. Tak na styk jakby się ładowało, nie? Zobaczcie. Znaczy, fajnie, że tak ten GPS działa, ale trochę jest tutaj nie do końca jakby tak realistycznie, nie? No dobra, zatrzymam sobie tak. Bliska, bardzo dziękuję za uwagę, super, że się byli na tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, wpadajcie na kolejny, dawajcie znać jak się ładują zestawy oraz całe gospodarstwo. No i też ogólnie jakby co, odnośnie gospa, nie? To nie będzie to ostatni budynek na tym gospo, bo jeszcze chcę coś postawić, jakby jakąś wiatkę. Chcę też coś na tym środku postawić, więc tu jest ten taki bajzel. Więc dawajcie znać, co chcielibyście tu postawić. Nic dużego, jakiś thruster, czyli wątpię, że to byłoby spoko. Coś takiego, żeby to spokojnie można było tędy przejechać, napełnić sobie z tego silosu i wyjechać, nie? Ale też nie jakieś malutkie, byle co, więc no dajcie znać, co to by pasowało. I co tu po prostu według was będzie ok, nie? Bo też tu planujemy coś postawić niedługo, ale to też do tego dojdziemy potem, nie? Najpierw musimy kupić nowy kombajn, znaczy nowy traktor, a sprzedać te stare rupiecie, nie? Także... o, ale Krzychu przed. Więc dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć, pozdro, na razie. Trzymano.